Was z długo zapowiadanym przeze mnie filmikiem i obiecywanym Wam o koloryzacji moich włosów i o delikatniejszych farbach do włosów. No, głównie skupię się na jednej, której używam od ponad roku i którą ostatnio też używała Kamilka. To też jestem pewna, że jej zdanie jest takie same na temat tej farby. Jeżeli chciałybyście zobaczyć, jak ta farba wygląda w innym świetle, bo tutaj jest sztuczne światło, także nie wiem, czy to zupełnie jest ten kolor oddany, to zapraszam na Facebooka, link pojawi się w opisie, tam jest wiele zdjęć w różnym świetle dziennym, sztucznym, także tam, jeżeli byście były zainteresowane akurat tym kolorem, to możecie zobaczyć, jak on się prezentuje. Kochani, będę się dzisiaj tutaj wspierać notatkami, bo się dobrze przygotowałam do tego filmiku, dlatego bowiem, że on jest wyczekiwany, no i po prostu nie chcę odwalić autury, chcę dobrze Wam opowiedzieć na temat właśnie tej koloryzacji. Może zacznę tak. Ta farba dostępna jest w sklepach zielarskich i w niektórych aptekach za 39,90. Na dole też się pojawi właśnie link do strony internetowej, tam możecie sobie poczytać więcej na temat tej farby, możecie sprawdzić dokładnie wykaz sklepów, gdzie ona jest dostępna, a ewentualnie również można zakupić ją drogą elektroniczną. I może zacznę od tego, dlaczego ja wybrałam tą farbę. Więc nie znalazłam niestety w hennie koloru, który odpowiadałby mi, bo też właśnie się w tą stronę natury chciałam pokierować, no ale niestety no, henna raży, trzeba ją dosyć często robić. Sporowatych włosów, takie jakie ja mam, to bardzo szybko ona się spłukuje. Nie każdy jest zadowolony z krycia siwych włosów, no i ta paleta kolorów, tak jak mówię, jest bardzo ograniczona w przypadku henny. Jednak moje włosy wiele lat były farbowane na bardzo jasny blond. No i wiecie, ten blond zrobił niezłe spustoszenie i chciałam wrócić do w ogóle swojego naturalnego koloru włosów, jednak mam strasznie dużo siwych włosów i kiedy ten odrost się robi już taki 4-centymetrowy, te siwe włosy naprawdę rzucają się w oczy i nie wygląda to estetycznie. W związku z tym chciałam dopasować kolor, który jest bardzo zbliżony, żebym jak najrzadziej farbowała te włosy, bo przy krótkim odroście to nie jest takie jakieś straszne. I który bym kładła tylko i wyłącznie na odrosty. No i właśnie tutaj znalazłam tą farbę. Powiem Wam jeszcze, jakie inne firmy, gdybyście miały kłopot z tym, albo paleta kolorów byłaby zbyt ograniczona, możecie wybrać, które przetestowałam, które mogę Wam polecić. No to tak, używam Color & Soin, bardzo dobra farba, tylko że kolor właśnie ciemny blond był troszeczkę dla mnie zbyt rudawy. Następną farbą był Bioka. Tam paleta kolorów jest naprawdę no, duża. I myślę, że każdy może wybrać tam coś dla siebie. Czym się też różnią takie apteczne farby od zwykłych, to to, że one zawierają chemię, nie mówię, że nie, okej, tak, bo kryją te siwe włosy, muszą coś tam mieć, ale jest to zredukowane do minimum. Nie mają często tak na przykład jak ta silikonu w składzie. Ja tutaj nie demonizuję silikonów, ale uważam po prostu, że w farbie to one nie są jakieś super, super potrzebne. Nadają się dla kobiet w ciąży, nadają się dla staruszek, które mają już no, słabe cebulki włosów, nadają się dla osób, które mają problem z wypadaniem włosów, a również dla osób z uczuleniem na PPD. I teraz tak, w niektórych tych farbach w ogóle go nie ma. W przypadku farby Herba Tint jest zminimalizowana ilość, to są jakieś tam śladowe ilości, no ale są, więc od razu Was tutaj ostrzegam. No i bardzo dużo mają właśnie wyciągów ziołowych, tutaj to ma dużo aloesu w sobie, także to jest kwestia taka podstawowa. Znowu spojrzę tutaj na swoje notatki. I słuchajcie, bardzo dobrze ta farba kryje siwe włosy, bo nie zawsze w przypadku drobgaryjnych nawet uzyskałam właśnie, jeżeli były one delikatniejsze, dobre pokrycie siwych włosów. Tutaj to jest. I te kolory właśnie z literką N kryją te siwe, więc je po prostu trzeba mieszać, gdybyście chciały jakieś z palety, nie wiem, na przykład jakiś miedziany kolor czy jakiś inny, to dobieracie, drugą farbę musicie kupić,
I mieszanie tutaj musi nastąpić. Wszystko jest tak naprawdę na tej stronie internetowej dokładnie co do kolorów opisane, jak to tam ma wyglądać. No i teraz cena, bo prawda, cena 39,9 zł, nie dla każdego, 39,90 nie jest dla każdego bardzo niska, ale mi starcza ta farba na 3-4 pofarbowania odrostów. Kiedy farbowałam nią na początku całe włosy, to były 2 farbowania, więc uważam, że tak naprawdę to wychodzi 20 zł za farbowanie, co nie jest ceną wygórowaną, a w przypadku odrostów no to 3-4 farbowania, to naprawdę ta cena nam się zwraca. Poza tym, jeżeli przeliczymy tą kwotę na później odżywki regenerujące, szampony regenerujące, na jakieś może nawet zabiegi u fryzjera regenerujące, to myślę, że cena tutaj nie jest wcale taka straszna. Dalej, co Wam chciałam powiedzieć, ta farba, ja nią wczoraj sobie, bo wczoraj farbowałam włosy, w ogóle nie powiedziałam Wam, pofarbowałam sobie włosy sama i jakoś wcześniej tak na to nie zwracałam uwagi, bo myślałam, że moja mama po prostu dobrze tą farbę nakłada, ale ona w ogóle nie zostawia śladów na skórze, więc naprawdę samemu możemy sobie bez kłopotu i bez krzywdy nałożyć tą farbę. Ona ma konsystencję taką, to są dwa takie, o, pokażę Wam tutaj. Dwie buteleczki, których dodajemy równe proporcje i to jest woda i ona się zamienia w taką galaretkę, która no właśnie nie spływa z włosów i jest bardzo łatwa do aplikacji. Aha, i tutaj jeszcze jedna sprawa, na którą mój tata z kolei jest wyczulony. On zwykle, kiedy my farbowałyśmy włosy, to wychodził z domu albo zamykał się w pokoju i on po prostu nie znosi takich chemicznych zapachów, no twierdzi, że się dusi, no po prostu bardzo mu przeszkadzają, ma delikatny nos, tak? Więc ta farba tutaj nie ma zapachu, ma delikatnie ewentualnie ziołowy, ale to nie jest nic z tych farb drogeryjnych, że wiecie, aż szczypią oczy, to tutaj nie. Nie podrażnia skóry głowy. I co do wypłukiwania się, bo spotkałam się, że ktoś tam powiedział, że ona się wypłukuje. Ja bym nie powiedziała, żeby ta farba się wypłukiwała, a wiecie, że mam porowate włosy i raczej z nich wszystko szybko schodzi. Ona bardziej jaśnieje, co mi bardzo odpowiada, bo te kolory i tak wychodzą 2 tony ciemniejsze niż jest na opakowaniu, także pamiętajcie o tym, wybierając swój kolor. I może powiem Wam, w jaki sposób właśnie teraz farbuję te włosy. Ja korzystam z mody na ombre. Moda na ombre polega na tym, że możemy sobie zrobić tylko odrost, resztę zostawić jaśniejszą. Mi się to bardzo podoba i wykorzystuję to w trosce o swoje włosy. Więc tak robię, tylko nakładam na odrost, zostawiam na 40 minut, później spłukuję szamponem. I w tym momencie te włosy są... one nie są przyjemne w dotyku, one są szorstkie i to właśnie dlatego, bo ta farba nie ma silikonu. I tutaj dodawana jest odżywka królewska do tej farby i ta odżywka powoduje, że te włosy są właśnie śliskie i takie przyjemne. Także tutaj od razu Was uczulam, gdyby ktoś się przestraszył, że te włosy są nagle takie bardzo szorstkie. I później normalnie te włosy wracają dzięki tej odżywce właśnie do tego super... połysku i tak dalej. Zresztą widzicie świeżo pofarbowane włosy moje, jak one pięknie się błyszczą. Odkąd używam tej farby, naprawdę stan moich włosów się polepszył, bo farbowanie to jest jedna z rzeczy takich, które naprawdę mocno wnikają nam we włos, naprawdę mocno go wysuszają i tak dalej. Więc ja tutaj nie widzę zniszczeń żadnych, mimo że to ma śladowe tam ilości chemii, no może zależy jaka farba większe, także to mi bardzo, bardzo odpowiada i dlatego każdej z Was naprawdę polecam tą farbę, a przynajmniej polecam zapoznanie się po prostu z tą farbą lub z innymi tego typu. Ja uważam, że jest to straszna różnica. Straszna różnica, nawet jeżeli chodzi o farby fryzjerskie, bo ja długo używałam drogeryjne, później myśląc, że są trochę lepsze te farby fryzjerskie lub farbowałam włosy u fryzjera. Bardzo Was proszę, jeżeli któraś z Was miała styczność z takimi farbami, o komentarz, co myśli na ten temat. Może ktoś używał tych farb w Herbatint, też chętnie dowiedziałabym się, jakie są Wasze obserwacje dotyczące tych farb. No ja na razie od roku jej używam, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Pozdrawiam Was ciepło, jeżeli chcecie więcej włosowych filmików, to będzie mi miło zobaczyć paluszek do góry. Pa, pa!